Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie Dzień dzisiaj w dobry. takim składzie. Jarosław Filipek i ja, Michel Rachel. Witam wszystkich. Ogromnie nam jest miło dzisiaj gościć w Państwa domach i niesiemy dzisiaj tutaj temat ekologiczny, temat Zdrowotny. zdrowotny. Z nami jest Marek Morawski. Dobry wieczór, witaj Marku. Witam serdecznie Was, witam Państwa. Proszę Państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać na tematy zdrowia, na tematy natury. Jesteś pszczelarzem, znanym tutaj u nas nie od dziś. Przyjechałeś też z tematem, o którym później powiemy, bo to jest temat trochę kontrowersyjny, no, niekorzystny. Niekorzystny, akurat i dla mnie, i dla drobnych przedsiębiorców. No to powiedz może od razu o tym. Co to się Jak wydarzyło? Już Państwo żeście już wiedzieli, pokazywałem kiedyś i chwaliłem się, cieszyłem tym właśnie oto znaczkiem. To jest znaczek certyfikatu. To jest Europejski Certyfikat Polska Zdrowa Żywność, Produkt Regionalny Dolnego Śląska. Ten certyfikat otrzymaliśmy po długich oczekiwaniach, po spełnieniu wszystkich wymogów, które dotyczyły naszych miodów i naszego gospodarstwa pasiecznego. A ten certyfikat został wydany i stworzony dla grup producenckich w Szwecji. Okay. Szwedzka korporacja to zorganizowała i w Europie wszystkie państwa w Europie, które chciały wejść, dołączyć do tej korporacji przez urzędy marszałkowskie, każdy urząd w swoim regionie, po spełnieniu odpowiednich wymogów danego produktu, ci wszyscy przedsiębiorcy otrzymywali właśnie taki certyfikat, którym mogliśmy się posługiwać i mogliśmy promować swój produkt swoimi etykietami. Oczywiście on musiał spełniać pewne wymogi, tak, nie tak, że... promując swoje produkty swoją etykietą, już akurat nie mówię teraz o swoich, od razu promowałem ten certyfikat, bo to dla mnie było bardzo ważne. Udało się. Tak, udało się po kilku latach dopiero otrzymania tego, bo to tak od razu się nie dostaje tego. No i proszę Państwa, teraz ja każdemu mówiłem, że ten certyfikat jest odnawialny co roku. W ten sposób mogę powiedzieć. Co roku robiliśmy badania, robią się badania akurat nie laboratoryjne, wszystkie badania danego produktu i jeśli jest wszystko zachowane, normalne, że jest wszystko dobre, ok, możemy dalej mieć ten właśnie certyfikat, tą etykietę i ją promować z naszą etykietą. Jasne. On jest odnawialny co roku. To nie dostawało się tą certyfikat raz na całe życie, tylko co roku jest odnawialny po sprawdzeniu danych produktów. A teraz ja opowiadałem, że ten certyfikat mogą tylko zabrać wtedy, kiedy moje produkty nie przejdą odpowiednich norm. Będą gorszej jakości. Będą gorszej jakości albo... i to będzie podane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, że podmiotowi takiemu i takiemu odebrano. Odebrano, nie może się tym posługiwać. A teraz nam w całej Polsce odebrano wszystkim te właśnie naklejki, te certyfikaty, nie musi posługiwać, bo szwedzka firma sprzedała to cała korporacja szwedzka sprzedała wszystko na Łotwę i właścicielem zostały teraz Łotwa. No i sądzę, że urzędy marszałkowskie w Polsce nie przystąpiły do tego, pod jakimś tam względem coś nie pasowało, no i mamy zabronione używania. Czyli nie to, że producenci... Że produkt jest niedobry, zabierają nam, tylko zebrali nam ogólnie i możemy posługiwać. Urzędy marszałkowskie wysłały do nas pisma, że z dniem 1 stycznia nie możemy posługiwać się takim certyfikatem, taką etykietą. To ja tutaj nakleiłem, wiadomość. Żeby to właśnie pokazać. To jest bardzo zła wiadomość, bo jeśli byłem w Chorwacji, kupowałem sobie soki jabłkowe, chorwackie, w opakowaniach, czy było szklanych, czy były w tekturowych, miały też takie znaki. Na chlebie były znaki. To znaczy, że produkt bardzo wysokiej jakości. I to nie tylko nasze polskie, ale w całej Europie. No, Polska nie przystąpiła już do tej grupy producentów na Łotwie. Mhm. Ten znak mamy już zakazany, odebrany, nie możemy posługiwać. Włożyliśmy tyle siły w to, tyle swojego serca promować nasz produkt, żeby był rozpoznawany z tym znakiem i ten znak z naszym produktem. No i minęły lata, no i musimy się teraz pozbyć. Teraz moje akurat produkty, moje miody, moje pyłki będą sprzedawane już bez tego znaku.
I będę teraz każdemu tłumaczył, nie, że były nie, one złej dokładnie. Jakości, tylko że zostało nam to odebrane. No, odebrane. Zostało nam zakazane posługiwania się tym znakiem. Po prostu Polska już nie przystąpiła do dalszego współpracy z tym. Z jakiego powodu nie wiem, bo nas nie powiadamiali, no ale nie możemy tego. Ponoć ma być wypracowany jakiś inny znak, do którego będziemy musieli się dostosować, ale czy ja i mali producenci, drobni, tacy jak ja, czy jeszcze przystąpimy do tego, to nie wiemy. Jarku, jeżeli chodzi o pyłek pszczeli, to jak często stosowałeś, bo tutaj mamy pyłek pszczeli? Powiem tak, że jak tylko miałem okazję, tak, jak tylko sobie przypominałem, bo to jest różnie, to starałem się, żeby u mnie to było w domu, bo zwłaszcza teraz zima, kiedy odporność spada, on wspaniale utrzymuje nasz organizm. No właśnie, Marko, na co jest pyłek pszczeli? Zgadza się. Może jeszcze zaczniemy, zanim powiem na co, zaczniemy od jakości pyłku. Bo jak Państwo będą jak kupować, sprawdzić? Jak się wy się wiecie, jaka ty znacie się, jak sprawdzić, jak podejść tego, kto sprzedaje, prawda? Ja mówię, bo jest bardzo dużo produktów oszukiwanych, niedobrych produktów, pod dobrą jakością się sprzedaje i pod dobrymi pieniążkami. Akurat ja odrywam tą swoją banderolę, przerywam i dawam do powąchania. Powiedzcie mi, czym to pachnie, czy to śmierdzi, czy pachnie. No. Znaczy ja już miałem przyjemność twoich produktów, znaczy twoich produktów, twoich pszczół produktów. Tak. Pięknie, dla mnie to pachnie wiosną, sianem, latem, tak, czerwcem. Tak, właśnie wszyscy klienci właśnie dzwonił, mówił, panie Marko, ale te pana pyłki takim siankiem pachną. Sianko, tak, sianko. Tak. Mhm. O to tutaj się schodzi. Zapach jest najważniejszy. Zacznijmy co do kolorów. Tu są kolory różne tego pyłku. Właśnie. Nie ma się z czym martwić, obawiać, trzeba się cieszyć. Powiem ci, że po raz pierwszy dosyć jest dużo tych kolorów różnych. Bo to jest pyłek ostatni, którym wystawiłem pszczoły, wywiozłem na Łódź. I wszystko tam kwitło. I na Łódź jeszcze wszystko kwitło właśnie w sierpniu. Ona przynosiła. Bo to jest pyłek z wielu gatunków kwiatów. Bo jak jestem na rzepaku, to przeważnie jest pyłek sam żółty, bo pszczoła typu jest na rzepaku, masę tego jest, ona przynosi tylko sam żółty pyłek. Tu jest pyłek różny. Różnica? Nie ma różnicy. Jest taki sam, wartościowy. Ten pyłek, jakość czy ten pyłek. Ten pyłek jest suszony. On jest suszony w odpowiedniej temperaturze i mrożony w odpowiedniej temperaturze. Nie może być pyłek mrożony i sprzedawany. Mhm. Musi być suszony i dopiero później mrożony. To jest podstawa. Bo niektórzy mrożą i sprzedają. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego mrożą? Nie wiecie. Nie mamy pojęcia. Nie mają komór do suszenia. Komora do suszenia też trzeba jakieś pieniążki kosztuje wydać. Tylko mrożą, a mówią, że przeszedł i suszenie, i mrożenie. No, jak się pyłek rozmrozi, co z tego będzie? Kiepski produkt. No ma jeżeli być, był ma być suszony wcześniej. Ma być najpierw suszony, później mrożony. I to jeszcze muszą być odpowiednie temperatury. Większość z Państwa już wie, jakie to temperatury. Ja tu nie będę mówił o tych temperaturach. Jeśli Państwo jesteście ciekawi, jeszcze ktoś nie słuchał moich programów, moich odcinków, to proszę do mnie dzwonić. Nie chcę właśnie powtarzać tak, żeby, bo masę ludzi to ogląda. Podam mu numer telefonu. Zaraz, bo masę ludzi ogląda i jeśli ktoś sprzedający nie fair będzie w stosunku do kupującego, no to już będzie wiedział, jakie to ma być. A macie, wy go macie podejść, a nie on was. Mhm. Przychodzicie do stoiska, mówicie, skąd ten pyłek jest? No pszczoła przyniosła. Jak przyniosła, nie musi wiedzieć, wy Państwo też nie musicie, bo tam na odnóżach, na trzecich nóżkach przynosi, na główce, wszędzie, na grzbiecie, ale przynosi i ma być w tym samym dniu wyjęty z poławiaczy, dany do suszarni. Jeśli ten pyłek na poławiaczach albo na taskach zostawimy w pomieszczeniu do drugiego dnia, żeby na drugi dzień go suszyć, on już zaczyna nabierać wilgotności. On już będzie puch, będzie wchodził w fazę fermentacji. I to nieważne, czy on jest przez noc na zewnątrz, czy w pomieszczeniu. On musi być w suszaniu. Musi być wyjęty z ula, z poławiaczy i ma być dany do suszarni. I w odpowiedniej temperaturze ma być suszony. Pytanie, jeżeli pszczelarz jest daleko gdzieś od domu, to jak te suszarnie, to jest przenośne? Dowiezie. To dowiezie, w tej chwili dowiezie, tu nie ma problemów. Nie może leżeć długo, bo będzie nabierał wilgoci, będzie pleśniał, będzie gorzki, będzie fermentował, nawet mogą być tam później robaki. Dlaczego go po suszeniu, dlaczego pyłek po suszeniu mrozimy? A jak długo się suszy?
Czy to tajemnica? Nie, nie. Wystarczy 24 godziny, może być 48 godzin. W określonej temperaturze. Tak, w odpowiedniej temperaturze. To musi być tak. Co później robimy? Mrozimy. Dlaczego ten pyłek mrozimy? To jest tak zwana pasteryzacja na zimno. Każda pani wie, co to jest pasteryzacja, bo w domu robi się słoiki, robi się z ogórkami, robi się z jakimiś kompotami, wiśnie, coś innego i pasteryzujemy to później, prawda? I to też jest pasteryzowane? Tak. Ale to jest pasteryzowane, ale w minusowej temperaturze. To jest to mrożenie. Bo to przecież by się straciło wartości. Wszystkie produkty pszczele nie boją się niskich temperatur. Mogą być nawet w minus 50, 80, 100 stopniach. Ale boją się wysokiej temperatury. No właśnie. I jeśli to przejdzie, ten pyłek, te dwa zabiegi, suszenie, mrożenie, później dajemy jeszcze to nawialnie. Nawialnie to jest specjalny młynek do oczyszczania go z jakichś tam zabiegów. Po mrożeniu, już to jest ostatnia faza. Okay. To jest owianie tego pyłku. A jak długo się mrozi, taki wysuszony? Ja mrożę 24 godziny. Też. Już wystarczająco. Też odpowiednia temperatura musi być. Jasne. I to jest podstawa pyłku. Ten pyłek będzie taki, tak w tym słoiku jest. On, ja daję gwarancję, będzie leżał nawet 50 lat. Jeśli tu się nie dostanie wilgoć, on będzie taki sam. Mhm. Masę mam, pani wysyłają do mnie, klientki wysyłają do mnie w kopertach pyłek. W jakichś tam malutkich buteleczkach, bo coś jest nie tak, mi nie pasuje. No to się tylko tworzy, czuje się ten już zapach inny. No nie może czegoś takiego być. Na to trzeba uważać. I ten, co sprzedaje, jeśli się spytacie, temperaturę suszenia, temperaturę mrożenia, musi wam powiedzieć znać. Mój numer telefonu 507 856 950. Dzwońcie, pytajcie się. Jaka to ma być temperatura? Jaka ma być temperatura? Okay. Tak. Ja mówię, mogę to powiedzieć, no ale... Ale nie, nie, nie. Zostawmy to tak, do kontaktu. Się. To nic nie kosztuje, może zadzwonić. Co to jest pyłek? Pyłek to jest pszczoła przynosi z każdego kwiatka. Jeśli pyłek, to on już teraz jest taki granulowany, a jak pszczoła go przynosi, to jest puch. Kiedyś, jak włochaliśmy kiedyś kwiatki, ja to pamiętam tak. Na sobie, lilie w domu były w ogrodzie, zrywało się, chodziłem do podstawówki, te lilie się wąchało, to się miało twarz, nos mało się żółty, czy miało się jakiś różowy. To jest ten właśnie pyłek. To jest ten właśnie pyłek. Tylko, że on jest tutaj, pszczoła go formuje sobie na nóżkach, czy przynosi dula, my go później zabieramy, suszymy i on jest w takiej właśnie formie. To jest naturalne białko, które ma masę witamin. Masę witamin. Jak taki pyłek robimy? No właśnie, jak już mamy swój... Mamy za szklanki i zaraz właśnie pokażę. I dlaczego to robimy, tak jak ja mówię. Ja jeszcze, nim powiesz, jak to robimy, proszę powiedz, co tam jest takiego, te czarne kulki, co to może być? Te czarne kulki to jest tak samo pyłek. A dlaczego... Ale nie wiadomo z czego, tak? Ale nie wiadomo z czego. Okay. Pyłek z czarnych kulek to jest mak. Mak. Mak ma czarny pyłek. Dziki mak. Dziki mak ma czarny pyłek. To mi się podoba. Pszczoła trochę nawet jest podrażniona. Gdyby to był sam ten dziki mak, nie był innego pyłku, to ona jest bardzo podrażniona. Tak jak na gryce, tak samo i na maku. A jak dużo tutaj jest tego? Ja mogę jeszcze zobaczyć. Proszę bardzo. Bo, czyli tak, co tutaj może być? Bo tu są różne, są jeszcze pomarańczowe, które... Z różnych kwiatów. Nawet nie powiem kwiatowe. Z jakich. To są pyłki kwiatowe. Tylko pyłek kwiatowy, nic inne. Pięknie to wygląda naprawdę. No i piękny zapach ma, zgadza się. Tak. Jak ten pyłek przyrządzamy, żeby te nasze witaminy w naszym organizmie właśnie było ich jak najwięcej i dawały efekt. Zwłaszcza teraz, gdy mamy takie grypy, przeziębienia, kaszlemy, kichamy, żeby nam to pomagało. Odpornościowy, niesamowicie. Bierzemy pyłeczek, bierzemy sobie dwie łyżeczki, można też trzy, można cztery nawet. My to robimy w domu, dajemy dwie łyżeczki, pół szklanki wody, takie ciepłe. Takie płaskie, tak, normalne. Tak, takiej ciepłej wody. I mieszamy. Proszę teraz zwrócić uwagę, co ja pokazuję. Mhm. Przy tym mieszaniu tego pyłku w tej chwili uwolni się 200 najlepszych składników. A weź szklaneczkę wyżej do kamery, żeby ją pokazać. I troszeczkę wyżej. W tym momencie uwolni się super. 200 składników, które są w tym pyłku. I tak samo, intensywne. I tak samo jak w miodzie. Uwolni się. Jeśli to zostawimy do rana, bo rano powinniśmy to pić, zaraz powiem dlaczego. Jeśli to zostawimy do rana, uwolni się ponad 600-700. To znaczy, że on się zupełnie rozpuści? Tak, jest różnica. 200 a 600-700? Jest różnica. Dlaczego pijemy? On będzie, jak się rozpuści, on będzie jeszcze, tu już, proszę, to dam.
dla ciebie, tak? Zaraz zrobimy dla Jarka. Taki też można wypić. Taki jasne, zaraz powiem. Dlaczego pijemy to rano, dlaczego to pijemy rano na czczo? Pijemy rano na czczo dlatego, że mamy żołądek pusty, bo w nocy przeważnie nie jemy. Sobie śpimy, żołądek odpoczywa, wszystko tam się ładnie, wszystko jest, zachodzi trawienie w różnej kolejności, tak jak powinno być. A w nocy żołądek jest pusty i zbytnio takiego trawienia nie ma. I pijemy rano na czczo. Ranek wypijemy na czczo, to po 10 minutach nie mamy tego już w żołądku. Jest w krwiobiegu. Okay. I nasze serce sobie dozuje z krwi to najlepsze, co akurat nie potrzeba i to jest odpowiednie działanie. A dlaczego tylko rano na czczo? Dlaczego nie w południe? W południe możemy też coś takiego sobie zrobić. Tylko to działanie, przetworzenie tego pyłku w żołądku będzie po 3-4 godzinach, no bo żołądek już mamy jakiś tam pełny. Już rano jadło się, piło się, coś tam jeszcze się jadło, coś tam jeszcze. I te procesy muszą po kolei tam zachodzić. Nie można powiedzieć, zostaw wszystko tamto, a weź mi teraz pyłek. Jest jakiś limit, żeby dziennie... Kolejność, tak. My pijemy tak raz dziennie w domu, rano. Robimy wieczorem i pijemy rano na czczo. Pijemy to bardzo długo już. Nie mamy jak na razie odpukać. Może ja odpukam w niemalowane. To malowane było. To malowane było, a gdzie właśnie malowane? Nie, tam jest niemalowane, ten dekiel. O! Nie, to też było malowane. Tu, w niemalowane. Tak. Ja mówię, na razie nie mamy żadnych chorób, jest wszystko w porządku, jesteśmy odpornieni. Ja tak myślę, no i chciałbym, żeby tak było. Spożywamy go cały czas. Można sobie zrobić miesiącu, po dwóch miesiącach przerwę. I później sobie tygodniową i dalej sobie można później zrobić i można pić. Do tego dodajemy, każdy się pyta, czy witaminę C, imbir. Wow. Kto chce, może dodać, ale tu jest wszystko. To są wszystkie witaminy, które są w imbirze, które witamina C, tu jest wszystko. Słuchajcie. I do tego jeszcze można dodać miodu i razem z miodem to pić. Wszyscy się pytają, mnie dzwonią, co jest lepsze, pyłek czy pierzga. Aha. Bo to są też te same produkty. A pierzga? Pierzga powstaje z pyłku. Pierzga powstaje z tego pyłku, bo pszczoła przynosi pyłek do ula. Pszczoła miesza je ze swoimi enzymami, ubija. Jest tak zwane kiszenie pyłku w ramkach. Mhm. Ubija to czułkiem i on jest kiszony. On jest kiszony w ulu. Dlaczego? On jest kiszony, to może... to się samo istnieje naturalnie? Można porównać do kiszenia kapusty i ogórków. To jest takie same kiszenie. Okay. Tego pyłku i... A to ma jakąś nazwę? To jest sam pyłek. Tylko rozpuszczony. Tak, to jest sam pyłek, tylko rozpuszczony. Pierzga to jest właśnie, jak mówiłem, to jest pyłek, miód z enzymami, ubity czułkiem przez pszczoły i ukiszony. Pierzga kosztuje bardzo drogo. Nie wiem w tej chwili, bo ja akurat nie... Pierzgą się nie zajmuję, bo to nie, chyba nie ma dużych ilości. Nie mam maszyny. Pierzgę się powinno zostawiać pszczole, tak jak pyłek. Nie można. A przyniósłbyś kiedyś do studia, żeby pokazać to widzom, jak wygląda pierzga? Przywiozę. Prawda? Przyniosę pokazać. Widziałeś kiedyś pierzgę? Miałem w ręku słoiczek, granulki są takie. Mhm. Są takie granulki. Pierzga jest bardzo dobra, powstaje z pyłku. A my możemy sobie zrobić tak, jak w tej chwili sobie robimy pierzgę, tylko bez tego kiszenia. Bo do pyłku dodajemy miód, miód jest enzymami, mamy pyłek, tylko nie mamy tego tak zwanego kiszenia w ulu. I mamy prawie to samo co pierzga. To mamy o 70% tańsze niż pierzga. To możemy pokazać naturalną pierzgę i wytworzoną tutaj z pyłku. Wytworzoną z pyłku nie, bo wytworzoną z pyłku to pokażemy już tą naturalną. Ale to, że sami która możemy. Powstała. A sami to tu robimy, bo dodając do tego pyłku rozpuszczonego miód, to mamy prawie to samo. Okay. Tylko nie ma, jeszcze raz zaznaczam, nie ma tej jednej funkcji ukiszenia. Tak, to już zrozumiałem. Bo pyłek mieszany w ulu z miodem, z enzymami i kiszony. A tu mamy pyłek mieszany z miodem, z enzymami, tylko nie ma tego kiszenia. Pyszne. No i to mamy tańsze. Marku, na co to tak naprawdę działa? Teraz ten okres, to co powiedziałeś. Bardzo odparniający. Niesamowicie odparniający. Działa, powiem tak króciutko tak i szybko, bo to ja mogę rozmawiać, bardzo dużo opowiadać. To jest nawet, pani będą ciekawe, to przeciwdziała rozwianiu się paznokci włosów. To jest raz. Działa na wzrok. Działa na nasz mózg. Działa na serce.
wygładza cerę. Ja tak mówię szybko i bardzo w skrócie, bo to mam niesamowicie, ma bardzo dużo witamin. Po co mamy, to jest, bierzemy, jak ktoś bierze antybiotyki, jasne, i od razu bierze tak samo osłony do antybiotyków, żeby żołądek nie bolał, było wszystko w porządku. To można nie to. Kupuje się osłony. Bierzemy to i pijemy to. To jest osłona. To jest osłona naturalna. To nawet przy wrzodowych sprawach też? Bo to przecież jak siemię lniane. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Hmm. Jak najbardziej. Tak samo jak miód akacjowy. To jest miód, który stosujemy na cały układ trawienia. To są wrzody, dwunastnica, jelita, nadkwasota, wszystko z tym związane. Ja wszyscy miód akacjowy. Ja bym powiedział, że to jest takie złoto, słuchajcie. Złoto w słoiku. Tak, naturalne tak, złoto. Tak można powiedzieć, już nie będę pokazywał tak, bo tego już nie możemy, to możemy tutaj właśnie zdjąć, bo to już ktoś powie, że jeszcze to używam. Od 1 stycznia już nie jest tak, to już, w obiegu. Już nie jest to w obiegu i moje produkty i moich znajomych tego. Już tego nie możemy pokazywać na słoikach. Już tego nie ma. Zobaczymy, co będzie innego, ale nie wiem, czy jak mówiłem, czy jeszcze będziemy w to wchodzić. Czy tak, warto? Nie, to będą, tak, czy warto, będzie nasza etykieta, nasza banderola, tak jak było do tej pory. Jarku, jak oceniasz sam? Wypiłeś też? To myślisz już, sam. To ciekawe, bo smak, jakby ta konsystencja, organizm to odbiera jako coś, na co czekał. Tak. Jest to momentalnie wchłaniane, bardzo dobrze. Tak. Ja wam powiem na przykład, jak czasami się zapomni w domu, tak powiem na sobie, zrobić, bo się przejdzie późno, już się nie zrobi, robimy na następny dzień, ale rano, bo tak samo jak ja rano kawę piję, muszę wypić, bo mnie ciągnie, coś mi brakuje, tak samo nie ma tego pyłku i coś mi brakuje rano. Ja już wiem, że tego pyłku nie ma, bo nie wypiłem. No i robimy dalej, pijemy. Dzień musi być uprzyraża, zwłaszcza z pyłku. Tylko, że to, jak to wygląda ekonomicznie? Co jest łatwiej pozyskać? Miód? Pyłek? Pierzga wiemy, że nie. Powiem wam, że to jest tak. Jedno ciężko i drugie ciężko, i jedno łatwo i drugie łatwo. Mhm. Ja mówię ze strony pszczelarza. Czego jest więcej? Czego więcej? Może być i tego dużo i tego, a może być bardzo mało, bo to zależy też od pogody. To musi być bardzo mocna, silna pszczoła, która będzie przynosiła nektar i pyłek. Mhm. Musi być to, co kwitnie i nektaruje, żeby pszczoła miała na co wylecieć. I musi być jeszcze odpowiednia pogoda. No właśnie. Jeśli nie będzie pogody, będzie słaba pszczoła, albo nie będzie nic kwitnąć. Czy to jest dużo takich zmiennych? Tak, dużo zmiennych. Trzy te podstawowe rzeczy muszą być zachowane. Bardzo mocna, silna pszczoła, musi być to, co kwitnie, nektaruje, no i musi być jeszcze odpowiednia pogoda. Jak będzie padało, pszczoła nie będzie latać, nie będzie nosić. Będzie za sucho, nektarniki będą wysychać, nie będzie tak samo nic. Także nie można mieć tego, chciałbym mieć tego bardzo dużo, ale to nie jest możliwość. Czyli jest to złoto. Jest to złoto. Marku, mamy zimę jeszcze. Było już parę programów, jak się przygotować. Co u ciebie na pasiece? Kiedy startujesz jakimiś pszczelimi działaniami? Już startowałem. Mhm. Ktoś powie, że gościu, coś tobie się poprzewracało w styczniu zaglądać. Tak jak już kiedyś opowiadałem, 80% pszczół ginie z winy pszczelarza. Mhm. Są choroby. Pszczoła choruje, ludzie chorują, zwierzęta chorują. Są też choroby. Ale tutaj jest nieświadomość i z niewiedzy pszczelarza. Dlaczego ja otwierałem, ściągałem daszki i zaglądałem? Ja nie rozbierałem ramek, żeby pszczoły przeszkadzać. Ale patrzyłem się z góry na zapas jedzenia. Czy jeszcze mają, czy nie. Ja pszczoły karmię, po 15 kilo daję karmy na ul. Na jaki okres? Na miesiąc? Nie na miesiąc. Na sezon. To już jest na zimę. Okay. To ma być od 20 września, jak pszczoły karmię, by nami powinno być czyli do marca. Pszczoła nie to, że śpi i amen. Tak zawsze było w tamtych dawnych czasach. Przychodziły mrozy, było zimno, pszczoła nie miała fulu rozwoju, była w kłębie i te 15 kilo zawsze wystarczało. Można lecieć 20 kilo, jak się na dwóch korpusach zimuje, 18. No ja mówię akurat nie o jednym korpusie, to co ja robię, prawda? Matematycznie, jak masz ile uli, to ile tego dajesz? To bardzo dużo tego to jest wychodzi. Na przykład 80 uli po 15 kilo na ul. Jest tego dużo. Trzeba kupić tonę 200, tonę 300 czasami karmy, żeby dać na zimę. Mhm. I dlaczego właśnie takie to dobrze pytanie zadałeś? Dlaczego ja tu zaglądałem już? Bo tak jak mówiłem,
Kiedyś były zimy, były mrozy po 8, po 10, po 15 stopni czy po 20. Zakarmiły się pszczoły na jesień i ta karma była do wiosny, do marca. W marcu myśmy dopiero zaglądali do uli. Mhm. Teraz to jest niemożliwością, bo pszczoły nam zginą. Teraz nie ma zim, nie ma mrozów. Od września pszczoła intensywnie w ulu pracuje. Co znaczy? Matki czerwią, są larwy, te larwy są karmione, pszczoła też trochę zjada, ale najwięcej są karma zimowa skarmiana larwami i może brakować tego jedzenia. Bo jak byłoby mrozy, tak jak było, tak jak opowiadałem kiedyś, to powinno wystarczyć nam do marca bez zaglądania, bez ingerencji. Jasne. A teraz trzeba zobaczyć. Jak jest za mało jedzenia, to pszczoła jeszcze posiedzi, tam przeżyje może tydzień, półtorej i pszczoła nam zginie. Może być jedzenia, pszczoła nie przejdzie na jak inne ramki. Jak obecnie to wygląda? Bo mamy ciepłe zimy. Czy trzeba dużo dokładać? No w zależności. Silne rodziny, matki zaczną czerwić więcej i tam może brakować bardzo dużo jedzenia. Słabszych jeszcze będzie. A u Ciebie jak to jest? No akurat nie umiem, jeszcze nie dokładałem, ale sądzę, że za tydzień, jak będzie pogoda, będę zaglądał i w tych silnych będę musiał dołożyć. Jest. Będę musiał odłożyć, bo inaczej pszczoła nie przeżyje do połowy lutego nawet. Marku, na podsumowanie przypomnij jeszcze kontakt do siebie, gdyby ktoś z Państwa chciał zapytać o to, co tutaj się działo. 507 856 950. Można dzwonić? Proszę dzwonić, proszę się pytać, wytłumaczę, dokładnie wytłumaczę, bo tak w skrócie tutaj wszystko, bo nie wiadomo, się. Nie, bo tu się nie da, inaczej moglibyśmy być na wizji, by nam 24 godziny cały czas z lekką przerwą na jakiś tam napój i mogę opowiadać, ale dzwonić do mnie, wytłumaczę wszystko, powiem jak, na przykład tak samo o tym pyłku, jak mówiłem, że pyłek jest bardzo dobry na wygładzanie cery. Mhm. Zgadza się. Kleopatra kąpała się w czym? W kozim mleku, mleku. Prawda? My wszyscy, nie tylko panie, dzieci, my, mężczyźni, możemy kąpać się w pyłku, w miodzie. Tylko, ja tylko nie, przyszło, tylko nie, właśnie nie do wanny, żeby dawać nie wiadomo ile. Mamy wodę w wannie, woda się zrobi troszkę taka, już nie jest taka gorąca, normalna, żeby nie przekraczała tych 40 stopni. Dajemy sobie 2-3 łyżki pyłku, możemy dać łyżkę miodu, rozpuścić sobie, leżeć w tym. I to jest to właśnie oddziaływanie. Na skórę. To mamy, ja mówię, gdyby takie na przykład, może maseczki sobie z tego robić, może robi sobie maseczki na oczy, na twarz, pyłek bierze, ten pyłek bierze sobie do szklanki, robi taką, daje bardzo mało wody, daje więcej pyłku, robi taką papkę i na drugi dzień sobie nakłada na oczy, na twarz, na ręce. To jest białko. Takie w zakładzie kosmetycznym, takie terapie, takie maseczkowe, bardzo drogo by kosztowały, strasznie drogo, pyłkiem. A to można sobie zrobić i samemu sobie to w domu robić. Można do wanny, można sobie dawać na twarz, można dawać na ręce. Trochę szkoda do wanny, więc no, lepiej do wewnątrz. Lepiej zrobić to i proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę. Rano, jeśli będziemy pić ten pyłek, tak jak tutaj, on trochę osadza się na dnie. On jest rozpuszczony. On jest dopuszczony, ale sobie wziąć, pomieszać łyżeczkę, bo to jest tak samo jak z ziołami. Pijemy herbatę z ziołami, zostaniemy, zioła zostają na spodzie. Poruszać trochę, to się rozpuszcza, piękny kolor, no i wtedy pijemy to. Nic, tylko pić, korzystać sama i dbać, natura. I dbać o swoje zdrowie. I dzwonić do Marka Mrawskiego. I tylko naturą. Tak jak właśnie mówię. Miody, zioła, pyłek, różne takie rzeczy. To jest to, że często, tak jak powiedziałeś, dzwonią do Ciebie również ludzie, którzy zakładają pasieki i no i co, nie kryjesz tej wiedzy. Tak, prowadzę różne kursy, prowadzę różne kursy pszczelarskie, wyzwaniają do mnie w nocy i po kursach i przed kursami inni wszyscy jakąś tam wiedzę. Staram się przekazać wszystko to, co ja się przez 23 lata już nauczyłem. Trochę się nauczyłem wszystkiego, chyba jeszcze też nie wiem i chyba już się nie dowiem. Bo nikt nie jest w stanie, żeby to jest być takim fenomenem jak pszczoła. No nie jeden by chciał mieć taką wiedzę, jaką masz. No cieszy mnie to, że to mówicie, ale ja mówię, przekazuję dużo swojej wiedzy. Jeśli ktoś chce tylko skorzystać, nie ma problemów. No i zakładać pasieki. Tak jest. Proszę Państwa, dziękujemy Wam bardzo dzisiaj za ten udział. Jarku, masz na zakończenie jakieś pytanie do gościa naszego? Śmiało, Jarku, pytaj się, bo zaś się porozjeżdżamy. O. I będziesz później dzwonił. Każdy w swoją stronę. Nie, mam nadzieję tylko, że niedługo nas odwiedzisz z nowymi informacjami, bo tej wiedzy ciągle brakuje. Tak, zgadza się. Zaczną się pierwsze miody. I teraz już, no, my miodów nie mamy już od 2 miesięcy. Mamy wszystko sprzedane. Ach. Zostało nam może jeszcze, ja wiem, około 10 słoików pyłku. Czyli już po miód nie ma co dzwonić. Po miód nie ma co, jeszcze około 10 słoików pyłku mamy. Okay. I to jest już na, to jest końcówka. Na mówię, 2 miesiące temu, żeśmy sprzedali już czyli wszystko.
jeszcze dla 10 szczęśliwców mogą nabyć. Jeszcze dla 10, jak ktoś zadzwoni, mogą nabyć, bo jeszcze musiałem sobie zostawić tak samo i miód tak samo, no wiadomo, jeszcze w spodatych butach. Już kiedyś chodził tak, ja też tak chodziłem, także już teraz sobie robię zapas dla siebie, zostawiamy to, co mamy dla nas mieć, to, co idzie dla klientów, sprzedajemy, no i później na telefonie pierwszy, tylko. Kto pierwszy, ten lepszy. Marek Morawski, numer telefonu. 507-856-950. Nie musicie kupować, możecie dzwonić, dużo się dowiecie. Też tak można. Bardzo dziękujemy, drodzy Państwo, dobrej, spokojnej nocy. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się dzisiaj fajnych rzeczy na temat zdrowych rzeczy, na temat pyłku pszczelego, ale nie tylko, na temat pszczelarstwa. Naszym, moim, Państwa gościem, Marek Morawski, dziękujemy Ci. Dziękuję serdecznie, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo.